niedorzeczności w Księdze Mormona, absurdy po prostu, które istnieją. Kilka takich postaram się przytoczyć. Przykładowo w pierwszej księdze Nefiego, w drugim rozdziale, 5 do 6 wersetu, czytamy, że podróż piechotą z Jerozolimy do Morza Czerwonego zajęła tylko 3 dni. No, należy pamiętać, że no, jest tam 400 km, także no, musieliby dobrze zaiwaniać, żeby w te 3 dni dojść. Księga Helamana Mormońska w 4 rozdziale 7 werset podaje, że Nefita jest w stanie przejść nowy ląd od zachodu do wschodu w jeden dzień. No to ten to jest jeszcze szybszy, bo od wschodniego wybrzeża do zachodniego wybrzeża jest 5000 km szerokości, prawda? Długości w sumie, nie? W pierwszej księdze Nefiego, 16 rozdział, 18 werset czytamy o pewnym człowieku, który złamał stalowy łuk. No, taki amerykański August Mocny, po prostu. W drugiej księdze Nefiego, 5 rozdział, 16 werset, czytamy, że grupka złożona z tuzina nefitów bez większego problemu zbudowała świątynię na wzór świątyni Salomona, prawda? No, tymczasem doskonale wiemy, że Salomon potrzebował 7 lat i do tego no, było tam zatrudnionych 150 tysięcy osób. W księdze Mosjasza Mormońskiej czytamy 1 rozdział, 4 werset, że Izraelita Lehi używał języka Egipcjan. No to troszeczkę taki dziwny język jak na Izraelitę. Poza tym w księdze Mormona 9 rozdział 32 werset do 34 wersetu czytamy, że księgę Mormona zredagowano w zreformowanym egipskim, którego jak do tej pory nikt nie zna. Żaden lingwista go nie zna. I absolutnie, no, nikt na całym świecie nie jest w stanie tego odczytać poza Smithem, tak? Dosyć ciekawe. W drugiej księdze Nefiego, 5 rozdział 21, czytamy, że Bóg pokarał Lamanitów za występki i ich skóra stała się ciemna. Czy w księdze Mojżesza, przykładowo mormońskiej, będziemy czytali w 1 rozdziale 35 werset, że istnieje wiele światów. No, jak do tej pory nikt jeszcze tego na dobrą sprawę nie odkrył. W księdze Abrahama mormońskiej będziemy czytali, że Bóg pozwolił Abrahamowi poznać czas, w którym każda gwiazda na niebie zaczyna świecić. No, biorąc pod uwagę, że mamy 100 miliardów galaktyk, a w każdej galaktyce znajduje się ponad 100 miliardów gwiazd, to tak naprawdę Abraham nic by nie wniósł do nauki. No, to jest takie pewne absurdy. Ale więcej na pewno znajdziecie w niniejszej publikacji i zachęcam do subskrypcji, lajkowania i pozostawiania śladów w komentarzu. A jeżeli komuś się podoba, może te filmiki również udostępniać.